Cześć wszystkim, witam z powrotem na moim kanale. Dzisiaj będziemy przerabiać to. Ja wam pokażę, co ja mam jako makijaż, z którym ja zawsze podróżuję. I wiecie, że te rzeczy, które ja wam teraz pokażę, to są takie, które ja uwielbiam. I to są takie essentials, które ja bym brała gdziekolwiek ja jadę. Więc będziemy zaczynać. W ogóle uwielbiam tą torbę, pokażę wam, bo ona jest taka, że się rozsuwa. I w ogóle tak, o, możesz ją wyciągnąć i położyć ją na biurko i jakby rozciągnąć i widzisz wszystkie kosmetyki, które masz dostęp do. Więc jest taka mega łatwa, żeby podróżować z. Jakbyście chcieli linka albo wiedzieć, jak to się nazywa, to ja spróbuję znaleźć jakąś stronę, co to ma. I wam dać, po prostu daj mi znać w komentarzach, ale zaczniemy. Tutaj, jak widzicie, to ja mam Dobrze, że tak się stało, że nie poleciał mi na podłogę, bo to by było takie smutne. Okej, czekaj, muszę trochę stnąć jednak. Jak widzicie, to ja mam tutaj mega dużo rzeczy, których ja podróżuję z... Ale teraz tak naprawdę jestem w Polsce na miesiąc i pół, nawet może dwa. Nie wiedziałam na ile, ale wiedziałam, że na dłużej, więc wzięłam więcej tych rzeczy. Tak naprawdę jak gdzieś wyjeżdżam na dwa tygodnie albo mniej, to nie bierze tak długo. To nie biorę tak dużo rzeczy. Więc zaczniemy. W ogóle jest taki tutaj burdel teraz, że ja nie wiem, od czego zacząć, ale chyba zacznę od foundation. Po prostu zacznę od podkładów. Numer jeden. Mój ukochany. Forever Skin Glow Diora. Ja uwielbiam ten produkt. W ogóle jego discover. Dopiero go odnalazłam w to lato. Jakieś 4-5 miesięcy temu. Ja nie wiem, jak to się stało, ale moja koleżanka mi poleciała. Makijażystka mi poleciała i pani w sklepie też mi poleciała. I też ma SPF i dla mnie jest tak ważne, żeby podkład mój miał SPF. I to ma 20, to jest filtr jakby przeciwsłoneczny. Kładziesz to na skórę, jakby te w ogóle skóra nie jest przesuszona. Ja to używałam codziennie, jak nagrywałam też filmiki, kampanie, różne współpracy codziennie. I moja skóra taka sensytywna jest, że po jednym kładzeniu się makijażu na całą twarz to się robi taka bardzo przesuszona, sensytywna, wyskakują mi rzeczy. Po prostu mam mega niefajną skórę w ten sposób, że nie jestem taka baba, co może nosić makijaż 24 na dobę. Ale ten podkład, ja wam powiem, używałam go na mojej skórze i się mega sprawdza i co ja patrzę w podkładzie jest, żeby mi po prostu nie wyskoczyli pimples następnego dnia. Czy to ma sens? I żeby też fajnie się czuć, ja lubię takie lekkie podkłady, gdzie ja czuję się bardzo lżej. Lżej? Tak się mówi? Nie wiem. Następnie MAC Studio Radiance Serum Powdered Foundation. To jest to, moi drodzy. Dopiero co MAC mi wysłali przesyłkę PR-ową. I powiem wam, że to teraz mam na sobie. I ja mam teraz taką mega skórę wrażliwą. Nie wiem, co się dzieje z moimi hormonami. Odstawiłam tabletki. Bardzo moja skóra teraz czerpi z tego powodu. Nie wiem, czy z tego powodu, może to być coś innego, ale w ogóle mi tyle trądziku wyskoczyło, że ja nigdy nie miałam tyle w moim życiu. Nigdy. Ja wiem, że może I sound a little bit like babo, naprawdę nigdy nie miałaś trądziku i ty masz perfekcyjną cerę i ludzie tak czerpią, ale dobra, to jest dla mnie po prostu coś nowego, z którym ja też próbuję dealować z... Ale trochę przykryło. Jestem w ogóle w szoku i ja niedużo tego używałam, bo ja nie lubię mega dużo używać takiego produktu, ale przykryło. Więc na razie jakby na pierwsze użycie... Mega fajne. Przybliżę tutaj moją twarz dla was, ale no widzicie, przykryło. No of course kilka rzeczy będą odstawać, bo są mega zaczerwienione, ale bardzo fajne i nadal czuję się, że moja skóra oddycha. Następnie, i mam ich dwa, bo ich tak uwielbiam. Moje ukochane Complexion Rescue Tinted Moisturizers Bare Minerals. Ja używam kolor Dune 7.5. Ten już się prawie kończy, więc tak, kupiłam nowy i mam go tutaj w zapasie, bo za każdym momentem będę go potrzebować, to jest dla mnie. I to ma SPF 30, ma krem z filtrem, nie krem z filtrem, ma filtr przeciwsłoneczny 30 i super się sprawdza po prostu na taki codzienny use. Jak nie chcę wyglądać, jakby mam podkład na sobie, to jest fajne. Dobra, i to wszystko jest z takich podkładowych rzeczy. Może przejdę do contour, który ja mam
Ten i jeszcze jeden w pudrze. Mam to od Rare Beauty. To jest ich contour stick i mam to w Happy Soul kolorze. I w ogóle uwielbiam Selena Gomez, bo wczoraj był Mental Health World Awareness Day i ona zrobiła takie coś, że przez cały dzień wszystko, co kupiłaś w Sephorze, szło dla organizacji, które pomagają z research i pomagają ludźmi z mental health, po prostu mental health awareness i fundacje do tego. I ja myślę, że ona jest po prostu takim przeukochanym człowiekiem, która naprawdę dba o ludzie i wydaje się taka mega spoko, że dba i nie tak fałszywo albo fake. Trochę brudna, ale zostawiam to tutaj dla was, żebyście zobaczyli. I jak się otwiera, to wygląda tak o. Taki o kolorek, bardzo ładny, bardzo fajny. Przejdziemy dalej i to tak naprawdę nie używam na contour, tylko na powieczki oków, jak robię eyeshadow. To jest NARS. Też trochę brudne, przepraszam, ale no wiadomo, makijaż to dotyka i się brudzi. I to jest kolor Laguna i tak o wygląda, trochę już jest użyte. Ale to nigdy nie próbowałam tutaj na policzkach, ale na takie powieki oków to ja próbowałam i fajnie jako eyeshadow. To jest jedyna taka rzecz, którą używam na oczy. Ja w ogóle w tej kosmetyczce nie mam palety na oczy, bo jak coś to używam to i trochę highlighter na moje brow bone tutaj. I następnie to, ja nie wiem czy to jest stara kolekcja, ale z czego wiem, Benefit już to ma bardzo długo. I pewnie to już powinnam wyrzucić, bo już jest ze mną 8-9 lat i ja nie wiem, czy tyle kosmetyki powinno się używać, ale to jest Complexionista. I to jest taka paleta, lustro bardzo brudne, nie patrzymy, ale taka paleta, masz tutaj cream highlighter i taki regularny puderowy, masz light i dark bronzer, więc to jak gdzieś podróżuję pod oczy albo na powieczce i to jako contour i masz light concealer i dark concealer. Więc light concealer ja daję tak pod oczy i później ten dark daję jak mi pimple gdzieś wyskoczy, taki spot treatment. To zawsze jest ze mną, jak podróżuję nawet na 2 tygodnie, tylko to biorę i wszystkiego innego nie biorę. Bo po prostu tak bardzo pasuje do podróży. Wcinasz go gdzieś, wsiadasz, nie wsiadasz. You slide it in your luggage. Następnie na pudry i ja przysięgam, ta kolekcja jest najfajniejsza. MAC Studio Fix to jest Studio Fix Powder Plus Foundation. I ja zawsze je mam w dwóch kolorach i to się nauczyłam z makijażystę Sebastian mi to powiedział, jak robiłam z Maciem kampanię. Na Openera robiliśmy takie fajne coś na lato, bo po prostu tak to fajnie wspominam. Ale ja zawsze to używam i to jest taki ciemniejszy kolor i to daje NARD Foundation. Po prostu, żeby przepudrować te takie, nawet teraz się błyszczę, by mogła dać. Ale Sebastian mi powiedział, jak kupisz to sobie w jasniejszym kolorze, na przykład tak jak ten, bardzo, bardzo jasny porównanie do mojej skóry. Bo ja mu ogólnie powiedziałam, że ja używałam Translucent Powder z Laura Mercier, tak pod oczami, ten baking powder, wiecie o co mi chodzi. I to mi mega wysuszyło skórę, tak po prostu mnie czerpałam, po prostu zmywałam makijaż codziennie i miałam takie wysuszone, że szkoda gadać. On powiedział, kup to sobie w jasniejszym kolorze i nakładaj pod oczy. I ja to zrobiłam. I powiem wam, teraz mam to na sobie i to. I to robi taką różnicę. W ogóle, where are my dark circles? Where? Non-existent. Bo to. W ogóle nie widać, że ja coś mam pod oczami. Więc to jest to. Ja to mega polecam. Jak Laura Mercier Translucent albo Baking Powder cię wysusza, to spróbujcie to, to jest to samo. Studio Fix Powder Plus Foundation, mam C2 pod oczy i C4 na moją całą twarz, ale wiadomo, musicie dopasować do siebie. Następnie zrobię blushes. Ja uwielbiam ten kolor Charlotte Tilbury. To w ogóle dostałam od mojej roommate w uniwersytecie, bo ona nie lubiła jak to leżało na jej twarzy, więc mi dała i to jest kolor Pinkgasm. Takie o, na pewno widzieliście już to, mega jest modne, tylko jedynie co mi się nie podoba jest opakowanie. Ja nie lubię tej aplikacji, że trzeba to ten i po prostu cały czas moje palce się brudzą tym. Takie mega niewygodne do aplikacji i też niepraktyczne. Ja lubię takie coś, gdy się wyciąga i po prostu daje, ale kolor jest magiczny, więc na razie trzymam, ale czy ja to zakupię jeszcze raz?
Nie wiem. Też mam od Douglasa tutaj o Blushy Blush Lip and Cheek Matte Stick. I to tak o wygląda. Jest po prostu genialny, taki light pink kolor. Uwielbiam to, po prostu sobie daję i paluszkiem sobie rozprowadzam i pięknie wygląda. I to już jest wszystko z róży. Następnie pójdę w cokolwiek tutaj po prostu mam. Mam tutaj NARS Concealer. Ja tego dużo nie używam ze względu, że ja mam tą paletę i zapominam o tym. A to jest fajnie po prostu włożyć do purse, jakbyś potrzebowała. To się nazywa Radiant Creamy Concealer i ja mam shade Light 2.3 Madeline. Więc proszę bardzo, to tak o wygląda. Jako do brwi mamy tutaj Bay Brow Gel do brwi. Ten ma mega strong hold, jakby chcecie, żeby ci trzymało tak w miejscu i pójdziesz na roller coaster i brwi będą takie same, to użyjcie to, przysięgam. To jest mega fajne i chyba dziewczyna, która jest właścicielką tego, to też jest Polka, jak nie jestem confused, albo mówi po polsku. Muszę na to sprawdzić. Fact check to, ale jak to włożę w ten filmik, to tak, jest Polka. Ale tak, bardzo strong hold, bardzo polecam, jak lubisz takie brwi, i żeby się nie ruszały. Następnie mam Fluff Up Brow Wax z Benefit i to jest fajne, jak masz laminację i chcesz sobie po prostu przeczesać te brwi, żeby tam też się działy, ale jakoś mogą się później zsunąć, jak dotkniesz twarz, albo coś zrobisz, albo wiatr. Ja akurat teraz mam laminację, ale użyłam to na brwi, ale jakbym ja na przykład tak o zrobiła, to wszystkie brwi już by się rozwaliły. Więc jak szukasz coś bardzo lightweight na brwi, co tak po prostu je tak o, ale możesz później się z nimi pobawić albo rozczochrać, to to. Jak chcesz mega stronghold, to to. Co ja teraz tutaj mam ciekawego? W ogóle to jest mega ciekawe, bo jak ja mam wszystkie produkty tutaj, to ja nie widzę wszystkiego. I niespodzianka trochę, mam kilka tutaj rzeczy. Maskary. Mam Benefit Roller Lash. Taka o, maskara. Ta to bardzo ładnie rozdziela rzęsy i robi takie pojedyncze, ładne te, ale jak chcesz volume, to to nie jest takie najlepsze. Ale śmieszna rzecz, dopiero co robiłam moje rzęsy na live'ie na TikToku z maskarą inną Benefit, która ma takie opakowanie. Więc nie tą, tylko drugą i ma to opakowanie, takie srebrne, metalowe i mi się skończyła. I tą to ja bardzo lubię, ale musiałam wyrzucić, bo mi się skończyła. Tą to ja uwielbiam i ja muszę to kupić chyba w większym formie, bo ja to dostałam jako tester i nadal z tym podróżuję i wykończam, aż się wykończy. To jest NARS Climax Mascara. I ona jest na razie taka malutka, patrzcie na to, ale tak ładnie mi robi rzęsy. Więc ja dokończyłam moje rzęsy tą i super jest. To ja dokupuję w większym formacie, jak skończę tamte. Teraz tak, mam Precision My Brow Pencils Benefit. To ja używam po prostu jako brush i jeszcze jest to. Ale to, to ja jeszcze nawet nie używałam chyba. Bo ja teraz mam laminację i mam jakby henne. Ja nie mam takiego średniego medium, takim po middle? Boże, jak to się mówi po polsku, nie wiem. Po wyrównać. Po środku. Ja nie mam coś po środku, albo ja mam henne i takie obrwi, albo ja mam taki blond i ja w ogóle je nie ruszam. Więc ja tamtego drugiego jeszcze nie ruszyłam i też tego jeszcze nie próbowałam, ale mam od MAC-a Shape plus Shade Brow Tint, to też jest do brwi. O, jak to się w ogóle... Jeszcze tego nie używałam. A, takie coś. Muszę przetestować to, bo... Fajnie wygląda, ale ja po prostu, jak ja już jestem taką mega blond blondynką, to ja to nie ruszam, bo wygląda to tak mega sztucznie. I też mam od Benefit Gimme Brow. Ja w ogóle nie zauważyłam, że ja mam tyle rzeczy od Benefit w mojej kosmetyczce. Ale to też jest fajne, jak chcecie takie ciemniejsze brwi sobie zrobić, to jest taki brązowy, czasami też to daję. I mam to w takim malutkim travel size, why not? Dostałam od Hourglass taki primer, to jest... Mineral Primer Oil Free with Sunscreen SPF 15, więc to też ma filtr. I to jest takie coś, gdzie już prawie tak trochę zużyłam. Jak widzicie, to się daje tak o i się daje na skórę przed makijażem. I to bym też jeszcze raz kupiła. Jako primer jest bardzo, bardzo fajny. To jest takie o, ale ja tak naprawdę nigdy nie używałam primers, więc ja też się tak dobrze nie znam, ale używałam to kilka razy pod... podkładem i no było spoko, chyba tak jak powinno być. Ale jest małe, więc idzie za mną. Teraz tak, mam High Beam od Benefitu i to jest w ogóle chyba już, muszę to wyrzucić, popatrzcie. Chyba już jest stare, chyba tak nie powinno być, ale...
wiem, no jeszcze, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, wyrzucić to? Ja nie wiem. Ja w ogóle benefitu to ja mam dużo, ale już to mam wszystkie lata. I ostatnie rzeczy, które zostały, to są tak naprawdę szminki. I pomadki, i takie rzeczy, więc mamy Douglasa, uwielbiam to, Lovely Lip Oil, Hydrating and Nourishing. Po prostu fajne, takie bardzo, bardzo efekt naturalny. W ogóle dam teraz na sobie, żebyście sobie zobaczyli. Tak nawilża, po prostu tak w dzień, to jest fajne. Na wieczór to też tak się błyszczy, ale w dzień mega tak light, tak pretty. Mam Kylie Jenner High Gloss Shade 323 Daddy's Girl, takie coś, też fajne. To już się skończyło, nie wiem dlaczego to jest tutaj w środku, to jest ten Too Faced Lip Injection, który ci ma tak mega powiększyć usta, więc ja nie wiem dlaczego to tutaj jest, bo patrzcie jakie jest to puste. To trzeba wywalić. Mam Biosense Squalene plus Rose Vegan Lip Balm. Pani mi to w Toronto poleciła, w Sephorze. I no fajne. Takie jakby po prostu lip balm naturalne. Nie wiem, czy jest warto tej ceny, ale jest fajne. I mam Fenty Beauty Sweet Mouth Gloss Balm. To na pewno gdzieś widzieliście, bo to chyba mega wybuchło i jest też bardzo fajne. Więc ja tak mieszam i jedyny kredka, co mam tutaj do ust, jest z Maca. Kolor jest Spice. Taka zarysowana jest tata, po prostu widać, że to było ze mną wszędzie. I muszę temperówką to też zrobić, ale jest fajna. Ja ogólnie mam trochę takie darker lips, takie czerwienie. Widzicie mój naturalny kolor teraz, takie... Nie mam light lips, mam takie wypełnione, różowe bardzo, więc to fajnie mi pasuje. I takie ostatnie kilka rzeczy, co ja tutaj mam, jest Sunef Med. To jest ich Honey Melon, to jest taka bardzo fajna, nawilżająca po prostu chapstick jakby? Nie wiem jak to się mówi po polsku. W torbie, w kosmetyczce, wszędzie to idzie też ze mną. Bo to jest po prostu łatwe, mega fajnie się otwiera, mega fajny kształt do aplikacji i bardzo w ogóle polecam tą markę On The Whole. Ich płatki pod oczy, oh my god, saves lives. Ja wstaję tak rano jak zombie, kładę i perfekcyjnie jest. Moja przyjaciółka dopiero co przyjechała! Więc ja pokazuję, co ja mam tutaj w kosmetyczce. Nowy YouTube film. Raj. Raj. No, mam tutaj By Terry jako takie ostatnie trzy rzeczy. Taka o szminka jest super. Ta marka w ogóle bym chciała przetestować więcej ich produktów. To jest Sexy Nude. Kolor jedynka. Hyaluronic, Hyalobomb. To jest taki bomb, ale jakby szminka, ale bomb. Też Lip Glow Oil od Diora. Mam tutaj Color Reviver Cherry Oil. W ogóle wiesz, ja to kupiłam, kiedy to było... Super. To jest świetne. A naprawdę myślisz? Ja tak. Nie myślę. Ja uwielbiałam kiedyś, nie wiem jak to jest, czy to jest jakaś nowa wersja, czy jakaś stara. Ja to kupiłam, bo to poszło viral na TikToku. Viral. A nie, bo to nie jest błyszczyk, to jest olej. To jest błyszczyk olej. Miałam taki. Ten olej w ogóle fajnie jak nałoży i wyglądzie, ale później mi tak wysusza usta. I w ogóle to jest takie drogie. O, po prostu ja nie wiem. No, cholernie drogie. No dokładnie, no może jestem trochę biased, ale czasami działa, czasami nie, nie wiem. Czasami po prostu jak mi to już się ściągnie i wysuszy, to mam takie tutaj plamy. Wiesz o co chodzi? Wiem. Jak to wysuszy i tak biało się robi. Za to błyszczyki są super. No, olejek nie znam, olejek, ale no. I ostatnia mała rzecz, Pore Professional Primer z Benefitu, taki mały, też chyba dostałam w sampli. Przerabiasz mi tutaj rzeczy? Tak. Co ja mam tutaj? Ciekawości? Ja to się, jest super. Ja się odnajduję w wielkiej kosmetyczce. A bo nie, ja Paulina ma jest... Ma tyle nowych rzeczy fajnych. Tak, ale ty też jesteś makijażystką, więc wiesz. Tak, zdarza mi się z doskoku, że tak powiem, dlatego nie znam niektórych rzeczy, ponieważ nie kupuję tego aż tak dużo wszystkiego, no. Tylko kupuję sprawdzone rzeczy. I uwielbiam przeglądać kosmetyczkę Julki, bo ona zawsze coś nowego, coś fajnego. No, coś. Więc ten, takie robiłam, co jest z mojej travel bag. Ale tak, my teraz w ogóle wychodzimy na galę. Gala. Jest. Więc Paciek ubrana ładnie wygląda. O, ale ładnie. Ale, no dobra, w ogóle tak światło się skończyło, bo ja to kręciłam jak słońce było i to później zachodziło. Ale tak, już zakończę ten filmik, bo Paulina tutaj czeka i musimy... Bo zaraz nie dojedziemy po wsyłanie na galę. Tak, więc muszę iść, kocham was bardzo, komentujcie co chcecie dalej na YouTubie widzieć. Jak widzicie, to ja teraz jestem bardzo consistent, się bardzo staram i widzimy się następnego
filmiku. Tak się mówi? W następnym filmie. W następnym filmie. Pa, pa!